Ej, mamo! No? Ty posłuchaj, coś się tak zastanawiam, bo... Już... Kurczę... Janusza nie ma, co? Gdzie on jest? Ty... No właśnie, tyle czasu go nie ma, gdzie on znowu się podziewa, tak jak kiedyś to podobnego poszedł. No, no i też... Tylko teraz jest... trochę za długo. No kurde, no to już jest chyba z... Kurde... Co dzisiaj jest czwartek, tak, no. Dzisiaj jest czwartek... To już kurde z drugi dzień cholera jest. No... Coś ja nie wiem, gdzie to się znowu zabałamuciło. Wiesz co? To już jest, przekracza wszelkie granice, chodź. Idziemy, ubieramy się i trzeba to chyba zgłosić na policję, no bo 2-3 dni jak kogoś nie ma i nie daje znaku życia, tak, to... Tak, tak. To już się tak, dobra, dobra, wiesz co? Ja idę i chodź, idziemy co się ubrać. Co za utrapienie boskie z tym chłopem? No ja nie wiem. Kurczę, wiesz co, no musimy to zgłosić na tą policję, no bo to jest przesada, to już kilka dni go nie ma. Czekaj, jest... zobaczę, czy jest coś skrzywdę. O, jest jakiś list. Ciekawe. O, bez adresata, czekaj. Co to? Mam nadzieję, że żaden wąglik to chyba nie jest, takie pamiętasz? Czekaj, wysyłali wągliki? Może to jakiś prezent dla mnie od firmy jakiej. Ty, to jest jakiś list. A. Czytaj, co w tym liście jest, co tam? Czekaj, słuchaj, życzliwy sąsiad, ty. O kurde. Witajcie, czy przypadkiem nie zgubił wam się ktoś? Jezu, daj, wiesz, bo ja widzę, że ty się już denerwujesz. Nie, znaczy... Może i ja przeczytam. Okulary, nie witajcie, te okulary. Czy przypadkiem nie zgubił wam się ktoś? Na przykład Janusz? Cholera jasna, skąd to? Jeżeli chcecie się dowiedzieć, gdzie przebywa, współpracujcie ze mną. Ale no. Ja. Pierwszą podpowiedź znajdziecie w ulubionym jego sklepie, przy ulubionym jego produkcie. W ulubionym sklepie? Pozdrawiam sąsiad. Ty, Biedronka jego ulubiony sklep. No tak, 100%. Bo do nigdy nie chodzi. Ale jeszcze słyszałaś, przy ulubionym jego produkcie. Piwo jego, piwo. No tak. Ty, no to jedziemy, jedziemy ty ciekaw zrobić. Czekaj, żeby nie śmiecić. Dobra, jedziemy, chodź.